W Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala krwiodawstwa upamiętniająca 50-lecie powstania klubu honorowego dawcy krwi PCK, działającego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody za udział w konkursie Oddaj krew, wygraj nagrodę. Bardzo fajna gala, która upamiętniła jak gdyby powstanie klubu honorowego dawstwa krwi PCK w Bobowicku. 50 lat funkcjonowania to okres podziękowania wszystkim dawcom krwi honorowym, którzy przez te lata oddawali krew, ratowali życie osobom najbardziej potrzebującym. Często mówię, że honorowy dawca krwi to taki cichy bohater, dar serca dla serca i tak naprawdę nieznany odbiorca powoduje, że jest to jak najbardziej szczytne działanie. Tego typu zachowania powinniśmy właśnie promować i uczyć następne pokolenia, aby wspierać właśnie też najbardziej potrzebujących tych nieznanych. Bardzo się cieszę, bo idea honorowego dawstwa krwi to rzecz, którą należy przez następne lata co najmniej 50, jak nie 100 wspierać, a jest to lek, którego niczym się nie da zastąpić. Krew jest jedna, jedyna, żaden medykament nie jest w stanie jej zastąpić. Członem naszego klubu jest młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i wielu później jako absolwenci dalej kontynuują, tak moja osoba, gdzie ja jestem absolwentem właśnie tej szkoły. Założycielem był właśnie tutaj świętej pamięci Czesław Mikołajczyk, Kazimierz Myśliwski, wielu tych ludzi, którzy utworzyli ten klub i jest to jeden z najstarszych klubów, bym powiedział, no, w kraju. Także cieszymy się, że dalej ten klub istnieje. Są młodzi ludzie, którzy przychodzą, oddają krew. Także to jest naprawdę wielki wyczyn. No, bywałem na uroczystościach w Łowicku, zapraszany jako właśnie syn byłego prezesa i założyciela. No i zawsze jest przyjemnie, jak wspomnienie o ojcu jest pozytywne i trwa tyle lat. Komercja życia poszła tak daleko, że niektórzy podobno zaczęli jeździć, oddawać tą krew odpłatnie. Są punkty, gdzie przyjmują to za wynagrodzenie. Już dzisiaj honorowe krwiodawstwo, no nie, że jest na marginesie, bo jest bardzo duże, ale zawsze słyszymy o brakach. Sam ponad 10 razy korzystałem z czyjejś krwi. Była potrzebna przy różnych operacjach. A schodząc na ogólne stwierdzenie, no trudno znaleźć bardziej cenną inicjatywę, bo ona służy ratowaniu ludzkiego życia. Słyszymy te ciągłe akcje, jak przychodzą wakacje, przychodzi lato, że krew jest potrzebna, bo jakieś obozy sportowe, bo sytuacje na przykład związane z jakimiś wypadkami, większa migracja ludzi i tak dalej, i tak dalej. A też i krwiodawcy wyjeżdżają, więc siłą rzeczy, pewne rzeczy są jakby ze strony krwiodawców, no też mają prawo do wypoczynku i tak dalej. Także bardzo fajna sprawa, dużo ciepłych słów powiedziane. Bardzo się cieszę, że tutaj na ziemi międzyrzeckiej, w Bobowicku, przy szkole w Bobowicku to się dzieje, bo to też ma taki bardzo mocny walor edukacyjny, bo coś, co się dzieje, powiedzmy sobie, wśród starszych jest bardzo dobrze, dorosłych ludzi, ale to, co się dzieje jeszcze z młodzieżą i to młodzież w sposób płynny uda się przekonać, namówić, żeby wejść, powiedzmy sobie, w krwiodawstwo, jest już w ogóle sytuacją, można powiedzieć, idealną, więc dużo miłych słów, dużo podziękowań i przede wszystkim gratulacji. My jako CZG12 włączamy się w to. Mam też, że tak powiem, jakieś tam osobiste wątki w życiu, które wynikało, że też gdzieś ktoś w mojej rodzinie potrzebował krwi, więc moje zrozumienie dla tej sytuacji jest bardzo głębokie. Krew oddaję od około 4 lat. Naprawdę warto pomagać ludziom, bo krew jest bardzo potrzebna ludziom. Ile do tej pory udało się krwi? Około 8 litrów, bym musiał policzyć dokładnie. Od zawsze marzyłem, żeby oddawać krew tak naprawdę, więc jak miałem już 18 lat, no to moim pierwszym celem w dorosłości było właśnie oddanie krwi. Na początku, przed pierwszym oddaniem krwi, no bądźmy szczerzy, bałem się po prostu, nie wiedziałem, jak mój organizm zareaguje, ale właśnie po tym pierwszym oddaniu już wiedziałem, że będę chętnie oddawał. Odczuwałem po prostu satysfakcję i chęć dalszego pomagania ludziom, więc czuję się po prostu szczęśliwy, że mogę oddawać.
i będę oddawał.